Ty, a może byśmy tak zrobili coś kreatywnego? Że siedzimy przy tym ognisku i czekamy na nie wiem na co. Nie wiem, stary, wiesz co, nie widziałeś, co się działo w nocy? Pełno tutaj tych gówien latało. Ja się boję w ogóle stąd wyjść, że mnie coś zeżre, a zaraz zabije, przecież tu jest pełno kanibali. Ziomuś, powiem ci coś ważnego. Ale to będzie taki protip, life Dobrze, trick, taki dobrze. totalny. Wiesz, co widzi pesymista na cmentarzu? No, co widzi? Same krzyże. A optymista? No, same plusy. Dokładnie! Tak więc chodź, nie wiem, zbierzemy jakieś drzewa, gałęzie, kamienie, nawet zająca, żeby zjeść, Dobra, cokolwiek. okej. Czy mam zapalniczkę w razie czego oświetla mnie po prostu boski płomień? Ale jest dzień, no dobra, niech cię oświetla, Ale jak po prostu potrzebujesz. ja się czuję bezpieczniejszy z zapalniczką, tak? Może wiesz, chodź, może zdobędziemy jakieś drewno, skoro tak bardzo chcesz. Poczekaj, zabiję sobie jaszczurkę, żeby było co jeść. Zbierzemy sobie. Pomocy! Stary, słyszysz Słyszałeś to? to? Co to Słyszysz to? jest? Ktokolwiek! Jestem pod drzewem! Ty, Tutaj! tam pod drzewem ktoś jest, chodź! Nie Biegnij mogę za się mną, ruszyć, stary! mam złamaną nogę, szybko! A tutaj. Pomóżcie, błagam! Nie wiem, jak się tu znalazłem! Wyglądasz? No ej, mój wygląd to już nieważna sprawa. Ja mam złamaną nogę, musicie mi pomóc, bo mnie zjedzą! Stary, Błagam, pomagamy mu? zabierzcie mnie! Zobacz, jak A on skąd ty wygląda. się tutaj wziąłeś w ogóle? Stary, robiłem jakiegoś questa Sam w jesteś. Gotiku, przeszedłem już Gotika trójeczkę prawie, już przechodziłem z Xardasem przez portal i stary, nie wiem, znalazłem się tutaj, złamana noga, siekierka w ręce, głodny jak cholera, nic nie dostałem do jedzenia, wszystkie całe EQ mi wyczyściło. No stary, nie wiem w ogóle, co to jest za miejsce, co to jest, co tu się dzieje? Poczekaj, Anakin, Wiesz odwróć się co? na chwilkę, dobra? A ty robi, znaczy, nieznajomy typie, byś się mógł odwrócić i stanąć? Okej, no postaram się, chociaż wiesz, to może być ciężkie. Sprawdzimy, czy się nadajesz. Okej, jesteś tutaj, się nadajesz. Dobrze, twarz jeszcze. Jakiego mogę z tej twarzy? Co jest za twarz? Dobra, pomóżcie, Ale proszę. jeszcze jedno chciałbym zauważyć, że bardzo do siebie pasujecie. Ty w ogóle pierdzieliłeś o jakimś Mein Kampfie, a tutaj kolejny jakiś w ogóle oderwany nie z tej Majki. W ogóle zacznijcie ludzie żyć. Tutaj trzeba walczyć o przeżycie. Dobra, to chodźcie, zabierzcie mnie do swojej Chodź, zabierzemy cię do swojego mojej obozu czy kryjówki. czegokolwiek, Chodź. a ja opowiem wam moją historię. Okej. Zacna historia. No nie, kolejne. Dobra, ej, mogę chyba biegać nawet. Rozchodziłem złamaną nogę. Co mogę otwarte, to nie problem. Ja ci po prostu dotknąłem magiczną mocą mojej zapalniczki. Oświetliłem cię mocą mojej boskiej zapalniczki. Widzisz, ja cię cały czas oświecam Udało i się, cały czas się dziękuję. świecisz. Teraz Proszę muszę bardzo. odpocząć chwilę przy ognisku, zregeneruję swe siły. Może znajdę coś do Coś jedzenia. zjeść może Mam przypadkiem? jaszczurkę. Masz. O, dziękuję ci. Proszę Dobra, bardzo. więc chłopaki, no ja nie wiem, w ogóle witam was, cześć Mesiu i Dzień cześć dobry. Anakinu, Dzień widzę wasze dobry. niki. Ja po prostu grałem A sobie w my Gothica jak twojego, to nie? zwykle, to było takie wiecie, chill out, jakiś tekst, luźno, w ogóle fajny kamień, 2 na 10, no i w ogóle tak spoko i nagle już przechodzę z Xardasem przez ten portal, wiecie, Gothic 3, te sprawy tam się kończy tak fajnie i nagle jeb, patrzę, ląduję tutaj, nogi połamane, wszystko zrobię, o Boże, jeszcze się podpaliłem, Chryste Panie, dobrze, że macie blisko tutaj Widzisz to? wódeczkę. Miałeś podobną sytuację jak ja. Ja sobie mówię, wejdę sobie do Netheru, mówię sobie, pokopię bloczki i spotykam tego białasa tutaj i on mi mówi, jeszcze ma mi czelność mówić, że w ogóle, ała, no Sam przepraszam. jesteś, a ty murzynie? No ty to już w ogóle, Mesiu, wyglądasz konkret profesor, powiem ci, stary, Ja no. zobaczę na nagraniu u ciebie, Jak Robin, jak taki wyglądam. smutny pan od WF-u w technikum, którego ja, no. Dobra, panowie, ja widzę, że macie tutaj dwie chatki, jest ognisko, podstawy już zrobione, to ja myślę, że teraz trzeba się zabrać tutaj za jakieś rozbudowanie bazy i tak dalej, co wy na to? Dokładnie tak samo myślę. Tak w ogóle to siemanko wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z tej strony Meshpig, razem ze mną oczywiście Kasper Koele z poprzedniego Dzień dobry, odcinka i mamy witam. nową osobę, która będzie z nami występowała, jest to... Robin Skateboard! Moi drodzy, witam was, jest ze mną Mesiu Anakinut, Jezus Maria, dajcie się przywitać. I Robin, gramy w Foresta, jest The Forest, Foresta już wcześniej nagrywałem, ale teraz w trzech będzie na pewno raziej. No, No zaczynacie i na Robin, żywo. taka ciekawostka, zapuścił sobie wąsika, trochę zmienił swój imidż, no, że tak powiem, nowy styl. W realu grudka, w grze wąsik, kto się w grze Dokładnie. łączy. To Ła.
ogóle, chłopaki, mam taki pomysł, żeby postawić sobie tutaj taki domek na wodzie, jak w poprzednim odcinku. I to wyglądało coś takiego, zobaczcie, czy coś takiego wam odpowiada, byśmy mieszkali w trójkę razem w tym domku. Poza odcinkami byśmy może coś ciekawego robili. Dobrze, dobrze. Jakieś libacy. Ale no homo, my friend. No homo, nie, trzeba zachowywać tu chociaż podstawę. Pewnie, pewnie. Dobrze, ale może ogólnie... tak być, wygląda fajnie. Wiecie, uważam, że moim zdaniem nie opłaca się budować takiej chatki, ponieważ powinniśmy raczej często zmieniać jak gdyby miejsce zamieszkania. Chyba, że sobie imniemy bazę jedną wielką i nie będziemy no właśnie... dawać im przejść, nie? Patrzcie, jakie tutaj jest ładne pole, żeby zrobić taką bazę. Tu jest praktycznie pusto, tak? I można tutaj byłoby fajną zrobić tutaj, gdzie ja jestem teraz. Spoko. To jest fajne miejsce, żeby się jakoś rozbudować, myślę. Przez kolejne 3155 odcinków. Dobra. Ej, ale tak, jeszcze potrzebujemy mieć dostęp dosyć dobry do drewna, nie? Tam dalej widzę, że coś fajnego jest. W ogóle tam nie ma przypadkiem jakiejś chaty wielkiej? Co tam jest? Co możemy pójść zeksplorować? Ej, ja chodźcie, myślę, bo tam coś jest zajebistego, okay. Ty. Ja już do was idę. To tam jest chyba obozowisko tych ziomków. Co do dostępu do drewna. Fakuś. Ty, tam jakieś gówno biegnie, stary, widzicie to czy nie? Gdzie? Ej, ja właśnie. Nie wiem, bo właśnie ja przeszedłem gdzieś tu. Ja właśnie. Robię byłem na chyba, że o mnie mówisz, że jestem gównem, no sorry, ty. Dzięki. Nie, widzisz to czy nie? Nie widzisz. Nie, tego? Na razie nie tutaj widzę. Tutaj zbugowało się. Ty u mnie nie poczekaj. Ma, ziom. Poczekaj. O, może... tutaj jest. U mnie może... chodzisz na raku jakimś. Ja może to coś ćpałeś. Co ale ty nie, bierzesz przed odcinkami, ty? Poczekajcie, cicho, przez chwilkę. Cicho. No. On dyszy. Ma na ciebie chętkę, znaczy się chyba. Ej, a jakbyśmy zobudowali tutaj bazę tych ziomków? Zobacz, myślisz, to też jest całkiem fajne miejsce w sumie. One od tyłu nie mogą wchodzić, jakbyśmy zabudowali wejścia do tych tutaj... do tych szałasów, to by można było tu nawet się chować na razie i aha, po prostu postawić gdzieś w koło jakieś palisady, te sprawy i normalnie sobie tu póki co żyć. Ej, to w sumie nie jest głupie, poczekaj. Rozwalę te totemy, bo one tu będą psuły trochę na zdrowie. Okej, tylko co miałeś na myśli mówiąc, że z tyłu się zachroni? Zobacz, jakby tu tutaj chodzić... one nie mogą, nie widź mnie. Tu z tyłu one nie wejdą, jeśli zabudujesz przednią ścianę i na przykład stawisz drzwi, nie wejdą ci do tego szałasu do środka. Robiłem tak w poprzednim gdzieś tam w serii, zrobiłem tak i normalnie właśnie przebudowałem sobie bazę tych ziomków na bazę swoją i zajebiście to wychodziło. Można by było coś takiego zrobić. W sumie możemy tutaj coś... już idą. A no widzę. O, spoilerze. Co ja zrobiłem? Ty, a po drugiej stronie są jakieś namioty. Ty, to jest fajne miejsce całkiem w sumie. Jest w różne miejsca można się udać. Tylko, że oni podchodzą, będziemy musieli się chyba bronić. No jeśli znajdziecie... A właśnie chłopaki, jeszcze nie mam protip. Mam protip. Jeśli znajdziecie kijek i do tego znajdziecie kawałek ciuszka i to połączycie, robi wam się kijek taki do pochodni. Jeśli go podpalicie, to wtedy możecie się bić. Ja mogę, idę i wykończę. Nie bij się z nimi lepiej, bo wtedy to jest tak działa, że... Oni jak gdyby wysyłają... Znaczy, ogarniam. Oni są po pierwsze w grupie, to będą strasznie agresywni. To oni sami siebie biją, więc co to się dzieje? O, bo właśnie oni się sami siebie czasem biją. No, odpaleni są. Zobaczysz te namiociki tutaj, które uważaj, są. Biegnie do ciebie. Biegnie jakiś do mnie? Cwaniak? Nie. Na kinuda. Dobra, podpaliłem. Spokojnie, możesz uciekać. Ona już ci nic nie zrobi, bo jest spalona. Patrzcie, oni się tam biją, ja sobie swobodnie biwakuję przy namiotach i właśnie znalazłem bardzo dużo butelek Buzje, będziemy robić imprezę wieczorem. Dokładnie. Dobra, weźmy się za robotę, a wieczorkiem będzie chlańsku. Dokładnie. Jeszcze się tak zapytam, chłopaczki, ile macie przegrane w tę grę? No ja tak nie wiem, z ile, kurde, ciężko stwierdzić tutaj. No trochę ja tak pobyło. Już wam mówię, kurde, wiadomości, wszystko mi się pokazało fantastycznie, mam 4 godziny dosłownie. Wow. Bo ja po trzech ogólnie, jak szedłem do toalety wczoraj wieczorem, to musiałem się skradać, bo bałem się, że mi za rogu wyskoczy ten. Jezu. No w sumie ty, to coś tak jest, ja jak dostaję siekierkę w dłoń do człowieka, wszystkie drzewa w okolicy już leżą. Ja się boję wchodzić do parku naszego, bo stary, wytnę wszystko. Aha, jeszcze dzisiaj w ogóle na matmie, siadam do matmy, no nie? I otwieram zeszyt, patrzę, a tam nie mam w ogóle żadnych tych instrukcji jak budować domek, shelter czy cokolwiek. Zeszyt pusty, co to jest? No masakra, jakieś nie wiem. Jedynie co to miałem własności logarytmów. Zreportuj za słaby zeszyt czy coś, żeby ci wpisali crafting podstawowy chociaż.
Dobra, ja już tutaj zacząłem budowę, tylko gdzieś mi zginęło jedno drawienko, ale to nie problem, mamy go sporo. Znaczy, także... chłopaki, myślę, że przy tych... Właśnie gdzie w końcu się... Tutaj przy tych mówicie... No możemy na razie tutaj, no, bo to będzie dobre do obrony, łatwe. No i tak jak mówię, pochodnie naprawdę na strzała zdejmują każdego tego, wiecie, łobuza złego, to róbcie pochodnie i śmiało... Wiecie, walniecie go raz, on się podpala wtedy i już wam nic nie zrobi. Dobra, no to genialnie. Fajna sprawa. W sumie nie wiedziałem o tym. Bardzo, takiej naprawdę, no na początek to jest idealna broń, żeby w ogóle tych ziomków coś tam im robić, nie? Pro tip, tak. Robin skateboard, przegrany miliony godzin. Nie, żartuję. Mało grałem w sumie, jeszcze nie czuję się jakoś mega pewnie w tym grę. Okay. A i co to jest burning upgraded stick, blue upgraded stick, orange upgraded stick? A właśnie, wiesz co? A bo ja mam jeszcze jakieś roślinki i to możesz chyba co to daje? Kolory jako flary? Nie wiem, wiesz co? Nie przyglądałem się ostatnim patchom, też do końca nie jestem pewny jak to. Jeszcze w ogóle, chłopaki, chciałem wam powiedzieć, żebyśmy nie rozwalali sobie tych drzewek tutaj wokół tej naszej wioski, którą sobie będziemy dopiero tworzyć. Żeby to wiecie, jakaś była naturalna osłona w sumie też zawsze, co nie? Dobra. Zawsze jakoś bezpieczniej. I znów mam zbugowanego monsterka, który biegnie sobie w miejscu. Ogólnie ja też czytałem też. Znaczy nie, doszedłem do takiego wniosku, bo jestem prosem, ogólnie czytałem jak to się nazywa? Statystyki gry i tak dalej. Że lepiej żyć jak gdyby na polanie, bo wtedy widzisz, kiedy zbliżają się do twojego obozu. Aha, no w sumie nie głupie. Znaczy no w sumie jakby nie patrzeć, to mamy tutaj płaski teren taki. Więc mam nadzieję, że to jakoś przeżyjemy. A ja nie wiem, dlaczego nie mogę zbudować ściany, o jak mnie to wkurza. Właśnie powiem. Co jest z tymi ścianami? Wcześniej położyć tą ścianę. I o, no bo patrz, jakieś gówno do mnie idzie. A gdzie ty w ogóle jesteś, Jones? Wiesz co, zbieram drewienko sobie tutaj. Nie mogę postawić ściany, jak mnie to wkurza. Bo chciałbym dostawić ścianę, żeby one tu nie wchodziły, a defensive wall? No właśnie, patrz, biorę, klikam, że tu... i dostawiam do tego, przeciągam ile chcę, żeby mi zrobiło. I potem mogę tylko prawie, żeby tu do kosza usunąć... O, czekaj! Wow! Co za gówno! Co? Ja nie wystraszył w ogóle. Jezu. Ja sobie siedzę, wiesz, w crafting boxie, znaczy w crafting boxie, za dużo Minecrafta. W crafting guide. No. Poprawna wymowa, mój angielski wielki język. O ty, co i nagle to gówno do mnie podbiega, w ogóle nie mam tej, jak to się nazywa, nie mam tej, boże. Czy jakieś złe rzeczy dzieją, powiem ci, z tym ogrodzeniem? No właśnie to samo mi się działo, wiesz? Co to jest, stary? To przecież tu się robi jakieś w ogóle gówno. A ty mnie możesz zlikwidować nawet. Ale spoko, zostaw tak. Przecież to chodzi o to, żeby... One tutaj nie przejdą, one tutaj w ogóle nie przejdą. Przejdą, ja przeszedłem przez takie coś. Uwaga, wbiły się. Nara. Już podpalam jednego, drugiego też zaraz. Okej, z czego mówisz, że się robi tą pochodnię? Z kijka, kawałka materiału i wtedy podpalasz sobie swoją zapalniczką firmy Beats. Biceps. Dobra, tamta ty, już miera sobie fajnie. Bika. Bika są zapalniczki. Idziesz do sklepu, tylko co? Drapią z nich soda, picie. Nice. No przyniosę to gówno. Co tu się dzieje, stary? To jest jakiś odpał. Ej, no mam coś ładnie. Zajebista ściana. Na pewno się nam... Co tu się dzieje? Co oni zrobili z tą mapą, ty? Znaczy z tą grą? Ale nie, poczekajcie, zlikwidujcie to. No właśnie, dobrze by było. O, on tu nie przejdą, przejdą. No właśnie. Kurde, to je. I to przez to małe, poczekaj, ja postawię tutaj jedno małe drwieńko, żeby sobie nie mogły przejść, żeby było swobodne, pięknie. Jezu, coś się dzieje. Pa, dobra, robimy to. Wiem już jak to zrobić. A da się teraz na przykład zabrać to drewno, co tutaj się zrobiła palisada? Czy to trzeba teraz zbić? No właśnie, chyba trzeba właśnie to zbić. Ze zrobionej chyba się nie da rozwrócić. A nie, bo wtedy nam się chatka paliła i to nie działało. Nie wiem co. Chyba ulepszyłem. A, dobra. A jak się potwierdza tą ścianę, bo kurde, Nie, ale wiesz co, ona się potwierdzi dopiero, gdy będzie w jakimś takim dziwnym ułożeniu. Mi się jakoś udało, a nie da się teraz zrobić w każdym ułożeniu, nie? Jest mały problem. Też prawda. Ale dobrze, da radę, zobacz, już tutaj... Jakoś chyba... ten ogarniasz. Dobra, ale ja co będę... tu się dzieje, dlaczego jakiś... nie będę się z tym pieprzył w sumie. Nie. Co tu się dzieje? What the hell? Dlaczego nie mogę? Nie mogę budować! Mogę, poczekaj, tak? O, mogę.
O, musisz się tak śmiesznie ustawić. Dobra, bokiem się podchodzi. Dobra, to wiadomo, bokiem trzeba. No, ale myślę, że wiesz, no gra jeszcze nie jest jakoś, nie wiadomo, jakim wypas, wszystko wiesz. Pewnie, to jest alfa dopiero co. No. Jeszcze robią. No dobra, tutaj już nie przejdą, jeszcze tą drugą ścianę będzie trzeba poprawić, no bo tu się stało coś złego. O... No, spróbuję ją rozwalić, może się uda. O... Bo wiem, że można ją naprawić za pomocą kleju chyba, czy no, tej mazi takiej. Ślinę. Śliny, plujesz na ścianę, plujesz na nią totalnie i się działo. Pluję na hejteru. Kurwa. Pluję na was totalnie, skuby syny. Hejty złe. Kto to był? Kobra. Koby, wiem, kobra. Ale teraz, przed chwilą. Tak, Jezus stary, co to jest? Jaki odpał. Nie poznałem. Okej. W ogóle dobra, powiem wam tak, czy ktoś z was ma jakiś garnek, żeby sobie zagotować wodę, bo szczerze powiedziawszy mam ostatnią puszkę sody i boję się, że zaraz będzie mi się chciał tak pić, że nie będę miał nic. Ja mam puchę sody. Masz puchę sody, mogę to dropnąć jakoś? Chyba nie mogę. Nie wiecie, można chyba można. Tak? A jak to weź do ręki sodę, a nie można wziąć do ręki sody. No, wiem, bo od razu pije to cholerstwo. Wiem, że na pewno można, jak mam jaszczurkę, no nie? Patrzcie, jak mam jaszczurkę, to możecie ją wziąć ode mnie z ręki. O. Aha, faktycznie, ale nie można wziąć sody, kurde. Ale dzięki, wziąłem sobie. Ale nie mogę, więc nie mogę już więcej, nie mogę już więcej ponieść, fajnie. Ponieść, to weź coś zbuduj sobie. No właśnie, znaczy generalnie, ja myślę nad tym, żeby... Kurde, nie macie garnka, tak? Nie macie garnka. Nie, jeszcze nie zdobyłem, ale mogę ją zdobyć jakoś. Potrzebowalibyśmy jakiegoś kampa, znaczy wiesz, namiot. Exploration zrobimy jakieś, trzeba będzie trochę się pobawić. Wyłączę sobie jeszcze Steama w ogóle. Ale damy radę. Cóż, czas no mi na początku też kurde, ziomki nie? Wiesz, u mnie to jest tak, że jak zaczynam nagrywanie, to zaraz jest: o, Rubin nagrywa, siema, witam na odcinku i tak dalej. O tak w ogóle to chciałem pozdrowić Naruciaka, który od razu do mnie napisał i poinformował mnie, że czeka na odcinek, więc pozdrawiam cię Naruciak. I wybacz, że nie mogłem ci odpisać, odpiszę ci dopiero po odcinku. Haha, Mesiu odpisuje tylko najlepszym od razu. No, dokładnie. Nie, no dobrze. A, to chciałeś. Dobra, to podczepię się, po ciebie wezmę. Podczep się pod niego. Podczep się pod niego. Co oni tutaj za jakieś kurde, co to jest? Proszę mi z tym wyjść z internetu. To bardzo fajnie wygląda. Słupy telegraficzne postawili. Ale ten jeden ma chyba aparat w zębach. Fotograficzny, no, on w Sweetfocie robi. I patrz, widzisz, ja jestem biednym youtuberem, który musi sobie jakoś radzić. To kamera z vlogów jest. A, tak. Isis. To jest kamera z vlogu. Dobra, pięknie. Oni tutaj już nie przejdą. O dobra, człowieku, co się dzieje? Okej, mamy ściany tu się dobra, robią. Pięknie to wygląda, przecież to jest piękna. Jezu, szczyt architektury. Ale ten krzak mi tu psuje. Tylko jednej ściany brakuje. Tak, okay, już robimy. To ja już ją ustawię. To gówno tutaj trzymamy, gdzie będziemy ogólnie zapisywać, bo jeszcze zapisywanie też jest. To w środku ważne. Można zrobić. Shelter zrobić, albo tą prowizorkę. Okej, i tu dostawimy, już będzie bosko. Potrzebujemy kolejnego drzewa. Jep. Okej. Oto krzak na strzała, bo ja... generalnie ej, kto mi zabrał jaszczurkę? Jak coś to... A nie, ja już nie mam zażarłem. Ja ją wyrzuciłem. Mesiu złodziej. Trzeba pilnować. Lepkie rączki. Lepkie rączki. Meszpier, podaj mi rączkę. O, już wszystko jest. Jezu. Dobra. Mesiu, te twoje rączki to ja myślę, że to jakieś trochę podejrzane są. Podejrzane w ogóle, nie? I lepkie, i jakieś podawane, i w ogóle... Biało-lepkie. A Gitner? Gitner, a weź się napij ze strumienia. Właśnie muszę się spróbować dostaniesz napić. Dostaniesz straczki, ej. To jest fake info, powiem ci. Może ej, czyli... dostaniesz straczki i umrzesz. Ale teoretycznie mogę teoretycznie pić wodę w tej grze chyba z tego, co tak, nie? Tak, tylko że będziesz tracił chyba hapce trochę, ale nie jestem pewny, nie wiem, czy do końca tak jest, jak to teraz działa, więc próbuj, mam nadzieję, że ci no bo w sumie tak naprawdę nie mam już co pić i tak naprawdę nie mam co pić i tak naprawdę... No, a, wiem, jak można przekazywać sobie piciu, jeśli zrobisz półkę na właśnie towary, nie? To ja zrobię półkę na towary zaraz, postawię. No. O, to jest dobra myśl. Mi by się przydziało jakieś żarcie. Patrzcie, mam czarne ręce. No, szukaj jaszczurki. I ciągnę taki wielki powóz z drewnem, wyglądam jak taki chamski. No widzę, niewolnik. Fajnie kradniesz. Albo kradniesz. Chodź tu. Ta, właśnie w złą stronę raz. W ogóle da się popsuć tą palisadę dziwną, która tam sterczy nam nad tym jednym nad tą jedną chatką? Widzisz to? To jest dobre pytanie, ci powiem. Bo to wygląda tak strasznie źle. No nie? O, nice. Kocham cię, daj buziaczkę.
Ja jestem czarodziejem. Ja też chcę. Ja zaraz będę. Ej, lol. Wiecie, że HP się potrafi odnowić? Zając. Bez tych medykamentów. Tak? Czekaj, bo ja go nie zająca, ten mnie prawie rozjechał, ty. Chodź tu, zając. Wow. O, Jezu, jebę. A nie, to tylko burza. To burza, ale fantastycznie. Zaraz się spalą nasze tego zająca, szałaski. Chcesz go? Nie. Okej, poczekajcie, ja postawię w środku naszego domku jednego, postawię, jak to się nazywa? Schronienie, shelter tam coś. Schronienie to swoją drogą, ale chciałem postawić tam, co mówiłeś. Na sodę. Dokładnie. A, półeczkę, tak. Półeczkę. Półeczkę. Traps, small traps, nie, chcę furnitures. Klep, potrzebuję. Kamienia. Aj. No i kamienia. Przydałoby się nam troszeczkę tych, jak to się nazywa, tych skrawków ubrań. Tak, żeby porobić pochodnie, bo wiesz, ta pochodnia tam po jakimś czasie się wypala i trzeba nam skrawki ładować. Tak. Dobra, ja teoretycznie zaraz mogę gdzieś sobie wruszyć w poszukiwania przygód, kradnę ale... Kradnę mu drewno, a nic nie wie, trulu. Ciężkimi czarnymi rączkami małymi przyniosłem to drewno. Walcz o wolność. Dobra, brakuje mi jeszcze jednego drewna i jednego kamienia. Okej, ja idę, wyruszam sobie kopać. A patrzcie, ja postawię to, obstawiam, że może się ździepko przydać. Chłopaki, jest sprawa, bo się trochę ciemno robić zaczyna. No właśnie, no nie, i przydałoby się jakieś pochodnie, tak się wydaje, albo chociaż ognisko tutaj jakieś rozpalić naszych szałaścikach. Ja mogę się za chwilę zająć, tylko jeszcze dokończę nasz sejwik, nie? Żebyśmy mieli się gdzieś zapisywać. Ja właśnie też idę po drewienko, bo mi zabrakło tam paru kłód na tą szapeczkę, na którą będziemy sobie mogli stawać picia. No tak, bo cię podrąbałem trochę. Ale wiesz, ale swoją drogą tak naprawdę i tak musimy pomyśleć o czymś, jak tą wodę zdobyć, bo w sumie nie przeżyjemy. Na samym piciu to nie da rady. No dokładnie, mi się już skończyły tak naprawdę... Zapasy. Dokładnie. Jak będziemy kole pić, to stare grube brzuchy i nas zjedzą. Dokładnie. To już koniec życia wtedy. Dobra, mam tutaj szybko jeszcze jednego, żeby mieć cię sejwa robić. I no ja w sumie potrzebuję coś zjeść, ale królika upolowałem, także jest dobrze. No dobra, ja mamy gdzie królika. Się zapisywać jak coś, mamy się gdzie zapisywać. Ja za chwilę zacznę robić tom. Dobra, ja ugotuję sobie. Będziemy mogli się zapisywać już, a za chwilę zacznę oświetlenie robić. O, oświetleniowiec robi skateboard. Powinienem oświetleniowiec. To ja będę dźwiękowiec. Okej. Okay. Tylko musisz ustawić jakieś pułapki. Jestem kurde jak zwykle. Chyba co to za krzyki? O. Nie podoba mi się to. Ej. Pewnie, uciekaj, TNT zaraz wybuchnie. To wiesz. W twoim specjalu. Standardzie. Ej, okej, okay, wcinamy. Jemy sobie królika i już jestem full. Dobra, możemy zacząć robić pochodnie. Upadało mi gdzieś drewno. Mesiu, nie bój się. No, wy wszyscy macie porządne role. Robin, jesteś oświetleniowcem. Łysy, znaczy się Anakinut, Kasper, jesteś dźwiękowcem, a jestem murzynem, który wam nosi drewno, tak? Zwykle. No dobrze. Równy podział ról. To jest, wiesz. Już mam takie biedne, zmęczone, chude rączki czarne. Musimy dać ci chyba jakąś miskę ryżu czy coś, bo no właśnie, nam padnie i dopiero no właśnie się narobi. Idę i mam nadzieję, że będzie na mnie czekała soda. Puszka sody. Dobrze, jak tylko przyniesiesz co nieco. Co z tym? Co te krzaki robią? Momentami to się zastanawiam w ogóle, co w tej grze się dzieje. Ale to pięknie wygląda, ja bym chciał tutaj mieszkać w prawdziwym życiu. No ja bym się trochę cykał, bo bym mnie coś zjadło pewnie. O, słuchaj, patrz, ale... W nocy korek w dupę i do przodu. Ej, no nie kradnijcie mi, proszę, dajcie mi trochę tego drewna, bo ja chcę mieć tego na snacka. Aha, dobra. Ja tylko to przełożyłem. Aha, już jest zrobiona, to fajnie. A, no to za chwilę ci zapodaję tego, nie? Dobra. Ale sorry, że ci kradłem drewno. Nie, spoko, tutaj tak już jest w sumie nic niepotrzebnego. Bo nie wiem, czy wiesz, ale to ja zrobiłem. Spoko. Ja postawię. Dobra, tutaj... idę sodę ci zapodać. Okej. Ja zniszczę tego krzaczka, bo jest brzydki przy tym. Okej, okay, już leży jedna, dwie leżą, więc śmiało... O, Jezus. Dobra, wchodź. A, ty już jesteś, Boże, wy się teleportujecie przez te drzwi u mnie. Już napity? Tak. Ale ja ci dam kolę, a nie wódkę. Co ty za śpiewy tu wyczyniasz? O, a propos wódki, tutaj będzie taki dosyć chamski product, znaczy placement, nie product. Chyba zginę. W następnym odcinku będzie wódka? Zobaczyć, będzie wódka? Jak z gry potrafi wyjść prezent.
Ale no właśnie, tutaj jest ten temat a propos łódki, ale to tylko u mnie na kanale. Tutaj dobra. Jakbyś mógł, Gitner, jakieś, nie wiem, wyróżnienie, link dać, no nie, pod tym dobra, filmem. Czyli... To brzmi ciekawie, ej. Mówisz w piątek, tak? Nice. Tak, w piątek. Okej, to wszystkich dobrze. Zapraszam moich widzów, jeżeli mam faktycznie jakichś widzów. Mam jakąś garstkę małą, nie, ale mam. No, oglądaj. Zawsze jest to parę osób. Zapraszamy na kanał oczywiście standardowo. W ogóle, ej, ciekawostka pierwsza chyba w tym odcinku albo druga. Wiecie... Ej, weź mnie w sumie zabij, bo mam mało HP. Albo serio, nie, mam cię zabić? No zobaczmy. I weź mnie odwróć. Ktoś mnie tu będzie za chwilę ruchało chyba, ej. A, o, przyszły ziomki! Do zabawy. Przyszły ziomki? Łysy, to wstawaj! Weź mnie odwróć, odwróć mnie! Łysy, wstawaj! Sam nie mogę wstać! Jezu, wstawaj! Ten, co go w dupala zapina za moimi plecami. Jezus Maria, na chwilę zostawić. Ej, dobra, trzeba od... O, oni się biją między sobą, dobra. Dobra, niech się... Nie mam ciuchów, nie mam ciuszków, więc przydałoby się zdobyć jakieś. Czekaj, rzucę ale, niego ale kamieniem. Jak będziemy ich zabijać więcej, patrz, no to patrz, oni się będą bardziej agresywni. No nie wiem, on tu jest, ja on jest za plecami. O, shit! Ty, podpalił cię jeszcze. Niech, bawcie się tam. Co ja oni robią? Spokojnie. Dobra, ja też wbijam na chatę. Porzucam sobie kamyczkiem, ale fajnie. Jestem na chacie. Dobra, na chatę nie wejdą, jest git. Wracając, nawet miałem git ciekawostkę nie... powiedzieć. O, ile tu przybyło, człowieku. Wiecie, w jakiej wszyscy odległości od siebie mieszkamy? No. Mamy 5 minut drogi do siebie, każdy kilometr z nas, każdy ma, z myślę. Ja pierdziele, ja go nie... A gdzie jest? Ja bym mógł teraz wyjść z chaty i do ciebie wbić i siema ci w pionę skleić. No człowieku. I dokładnie. I to wszystko by się zdążyło na tym jednym odcinku. Naprawdę. No. I wróciłbym, no, jeszcze bym no, na koniec odcinka się mano. No, w sumie racja. Dokładnie. Ej, fajnie, że jestem tak głodny, że zaraz zdechnę z głodu. A tu ziomków jest tyle, że nie ma co robić. Co oni tu klepią? Ej, mogę rozpalić ognisko w domu? Halo, proszę wyjść z internetu, co tu się dzieje? Proszę... O kurde! Oni się wbiły, stary! To by... Ej, one się nie. wbijają do tego domu, o co im chodzi? Nie wiem, ty, ale ja zaraz zdętnę na ostro. Gdzie tu jest wejście do drzwi? Boże. O, stary, to nie było bezpieczne. Ten mi wbił na chatę, ty! Dlaczego się podpaliłem? Ziomek mi na chatę wbił. Ała. Ty, one przechodzą przez te drzwi? Od kiedy? Medykamenty szybko. Ja potrzebuję tych, żeby spalić zioma. Co on robi w ogóle? Dobra, klepiemy gościa. Wyklepę typa. Ej, dlaczego ja się paliłem? Okej, zabiłem jednego zioma. Ale mu się coś wbiło w... Ci w ogóle jak tu chodzą? Siema! Masakra. Mam dwóch ziomków. Ile tutaj jest? Ale się spaliła ekipa, no. Wiecie co, przydałby się... A nie macie ciuszka, to żeby zrobić pochodnie, nie? Ty słodziutki, co jest kurwa, chcesz do mnie wejść? No bardzo nie, słodziutki. Mój malutki. No dobrze, jednij mu mocniej, dawaj, jeb! Jeszcze mocniej, dobrze! Czeku, ale mam tutaj widowisko, stary! Ej, dlaczego, że mnie też radość, a dlaczego tam ci wyglądają jak ten z Left 4 Dead, a ci wyglądają tak bardziej ludzko? No właśnie nie wiem, ale zaniosę im ciało, żeby się cieszyli. Macie o, ty, ten jeszcze swoją. Dycha! Pedały. Masz swoją mamę. Żartowałem, ziomek. Ty, koleś, jak tam prawie... sobie radzisz? Ty, no ja powiem ci, że właśnie zaciukałem jednego ziomka, bo wszedł mi na chatę, teraz wyrzucę jego zwłoki za drzwi. Ja nie chcę mieć zwłok, czyjś zwłoki. O mój Boże, dobra, easy. Ja sobie daję radę. Ja mam zarobistą maczugę, którą sobie ich biję, która znów w sumie locnęła. Fajnie, a ja mam... O, ja mam patyka, o, mam patyka. Patyka. Lepszy ryzyk. Mam patyka. I upgraded stick. Co tu się stało, ty? Okej, ja sobie może w międzyczasie przeczytam coś fajnego, co o, można... Weź jakąś ciekawostki. Hurra, możesz... Gimper ciekawostki. Lol. Notatki, mogę coś napisać w notatkach? Super, fantastycznie, nie mogę? Ale... Ucha, nie mogę. Suń dupsko, ty łobuzie, ja idę do chłopaków. Siema! Co tam o, siema, patrz, ja mam tutaj... Teraz tutaj możemy skleić piątkę, o której mówiliśmy. Sklejamy. Poczekajcie, patrz. Patrz, jak on się na mnie patrzy. Siema, malutki złodziotku, ty jak w zoo, jak jest... tak? Ojej, a ten też taki fajny. Ten taki zdenerwowany chyba. Oj, chyba się coś dzieje ze mną złego. A nie tam. Nic takiego. Dobra, trzeba to naprawiać co jakiś ty, czas na ślinę, bo... Ile parkury robią, ty. A, bo tu nam psują, nie? Tak, ale to na swobodnie, to ja może ich odciągnę od obozu. Patrz, co ja robię. O, paliłem się. Ale patrzcie, jaka loszka. No, chodźcie za mną. Ej, patrzcie, jaka loszka. Ty, pierwsza loszka w obozie, chodźmy ją, zwabimy tutaj. Łap, nie puść. Niech poda insta, niech poda insta. Daj insta. Będziemy ją stalkować. Podcinka. To? Ty, bo nie, oni nie chyba na was się teraz odpalili, a ja sobie... O, czekajcie. Siema! Siema, co tam u was? Jak się bawicie w środku? Heheszki. Ja sobie... Uważaj. O, ten co się odpalił. O Boże, ile ich tu jest. Ja poszedłem. Ej, chłopaki, jak się podpala tą... Pochodnie? Pochodnie?
Tak, jak tak, trzymasz tak. ją w łapce, to przytrzymaj L dłużej. L. A nie, o, dobra. I jak wyjdziesz, to na hita gości ściągasz, nie? No co pytal z... O kurde, laskę uderzyłem, dobra. No i już tutaj. Koniec Instagramu. Chodź tu, gejozo. Oni, to są niebieskie, czy są... Chyba niebieskie. Bo... O nie, dobra, to były zatrute grzyby. Ała, 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 na razie. A ale wiesz co, na multi... no, walniesz tak z 4 razy i kończy się, wiesz... Zabawa. Jakbym miał, to bym ci... O, stary, ty podpaliłeś chatę chyba. Podpaliłeś mój shelter, nie! Płonie, stary. Ale mnie tu w sumie nie było teoretycznie. Huchej, huchej! Jak się spaliło się? Uwaga, widzę, że ja bo... No i się spaliło. Zaczęły głośniczyć. Spaliło się. Spaliło się. Koniec życia. Koniec życia, ludzie, trzeba nowe. Jest 30 minut odcinka. Co wy na to, żeby zrobić delikatne cięcie i kolejny odcinek zamolniczyć? Możemy no, tak, można, zrobić. Można tak zrobić. Więc w następnym odcinku będziemy rozbudowywać naszą bazę, tylko się zrobi jasno tylko i będziemy bezpieczni. Tylko się zrobi, to poczekajmy dokładnie. Na dzień do kolejnego tak, odcinka. Tak, kolejny odcinek poczekamy się zacznie od rana. No i może parę rzeczy sobie posprowadzamy. No, przy okazji tam, zobaczymy, loksy, co się da zrobić. Żeby no. w przyszłym odcinku, bo ja w ogóle planowałem taką ekspedycję, chłopaki, zrobić, wiecie? Dobrze, żeby się wyruszyć gdzieś w trójkę, yes. czyli skraftować jakieś dobre bronie, przygotować sobie bardzo dużo jedzenia i wyruszyć gdzieś, wiesz, na jakąś... Dalej eksplorację. Tak, na razie są takie, wiecie, początki, ludzie, nie ma co się zrażać. Mamy piękne szałasy, zobaczcie, jakie są piękne szałasy, jak udało wam się podobają, nam zrobić, tak samo zacnie. Jak nam, to wiecie, nieźle, co nieźle. Możecie dać lajka w górę i skomentować odcinek. Yeah. Dobrze, dokładnie. Więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił Robin Skateboard, był ze mną. Siemanko, mówił Meshpi i mówił też Kasper. Co elko? Koelo. Na kanał. Na razie, trzymajcie to bye się, bye. Cześć.